i z pracy na rzecz naszej szkolnej biblioteki. Tym serdecznie ją witamy, że obchodząc dzisiaj 25. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, mamy ten zaszczyt, tę radość gościć wśród nas osobę, która tworzyła niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Mało tego, że tworzyła, jeszcze za niego cierpiała. Była nie tylko głosicielem idei Solidarności, ale również i świadkiem tych idei, tych najpiękniejszych idei, które można powiedzieć, że w naszej polskiej mentalności kiedykolwiek zagościły. Bardzo serdecznie witamy i zapraszamy do spotkania właśnie z nami. Pan profesor Lenart będzie prowadził spotkanie, więc w jego ręce oddajemy dzisiejszą. Pan Lusia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Siostrę dyrektor, Irenę Markowicz, nauczycieli i Was. Staram się przekazać, jak najlepiej umiem, to co myślę, to co wiem, to co pamiętam o tych trudnych, ale też i wspaniałych czasach. Tutaj już z panu profesorowi oddaję głos. Drodzy, ja wiem, że dla niektórych te pytania, które dzisiaj będziemy zadawać naszym gościom, mogą być trudne, dlatego tym bardziej proszę bardzo skoncentrowaną uwagę. Szanowna Pani, wczoraj w czasie jednego z programów, takich właśnie rocznicowych, jeden z byłych przywódców Solidarności, Władysław Frasyn, powiedział takie znamienne słowa, że 13 grudnia jest to jedna z najsmutniejszych rocznic w historii Polski. Zatem na myśli to, że wchodzimy na rocznicę, w której tak naprawdę mówi się o wydarzeniach, w których Polacy wstąpili przeciwko Polakom i niestety niektórzy Polacy przepłacili to życie. Jednak mówi też o tym, że o tej rocznicy trzeba pamiętać. Pamiętać należy też o tym, że stan wojenny dotyczył całego narodu, ale w sposób szczególny dotyczył właśnie działaczy opozycji i działaczy Solidarności. Już wszyscy powiedział, że Pani była jedną z tych działaczy opozycji. Czy mogłaby Pan najbardziej przybliżyć ten temat, czym Pani się zajmowała w roku 1991? Moja działalność Solidarności rozpoczęła się rok wcześniej, w 1980 roku. Myślę, że pamiętacie, wiecie, że w sierpniu 80 roku przez Polskę przetoczyła się fala strajku, czyli ludzie odmówili wykonywania pracy. Wypowiedzieli posłuszeństwo swojemu pracodawcy. Wówczas powszechnym pracodawcą było państwo. Czyli muszę powiedzieć, że wypowiedzieli posłuszeństwo swojemu państwu własnemu i tym, którzy rządzą tym państwem. A stało się to na skutek niesprawiedliwości, która powszechnie w Polsce zapanowała i którą ludzie bardzo dotkliwie odczuwali. Niesprawiedliwość dotyczyła właściwie wszystkich wymiarów życia ludzkiego. Począwszy od tego życia duchowego, religijnego, a skończywszy na niesprawiedliwości takiej dnia codziennego, czyli niemożność godnego życia, niemożność dokonywania tego, co jest podstawowe dla człowieka, mianowicie kupowania jedzenia. No, żeby żyć, trzeba jeść. Ogromne były trudności z zaopatrzeniem, bardzo niskie były płace, pomimo braków na rynku takim właśnie zaopatrzeniowym i żywnościowym, przy bardzo niewielkich pensjach, no jednak i towary były za drogie na ówczesną kieszeń, ale też i towarów z drugiej strony nie było. Wprowadzony był system kartek. Tutaj się już nie będę tak może dokładnie na tym rozwodziła. Być może, że na którejś z lekcji o tym będzie mowa, a może już była. W każdym bądź razie takie największe, najsilniejsze strajki w Polsce były nad morzem, w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie. I drugim takim miejscem to było południe Polski, Śląsk, a szczególnie Jastrzębie. W którymś momencie, pod sam koniec sierpnia, zostały podpisane porozumienia, czyli między strajkującymi, ich reprezentacją, a władzami państwowymi. Tych
porozumień było 21 punktów. I wtedy w całej Polsce, we wszystkich miastach, we wsiach, miasteczkach, również też i w Częstochowie, zaczęły się tworzyć niezależne związki zawodowe, niezależne od rządzących, czyli ludzie, którzy się zgłosili do tych związków zawodowych, mieli prawo do wypowiadania swoich opinii, do formułowania ich i do stawiania żądań z oczekiwaniem ich spełnienia. Pracowałam, pracuję do tej pory w Bibliotece Publicznej, tej, która jest w drugiej alei, jestem bibliotekarzem i w bibliotece byłam współorganizatorką związków zawodowych, byłam wiceprzewodniczącą komisji zakładowej, a też należałam do władz regionalnych, czyli takich władz związkowych, które miały kontakt ze wszystkimi komisjami zakładowymi na terenie Częstochowy i regionu częstochowskiego. I tak trwało do 1981 roku. No i niestety 13 grudnia rzeczywiście jest to data bardzo smutna. Każda wojna, która jest wypowiedziana ludziom, czy to danemu państwu, czy w obrębie własnego państwa, jakaś grupa, w tym przypadku grupa rządzących, generał Jaruzelski, wypowiedzieli wojnę swojemu własnemu narodowi. Tak, i to jest nie tylko smutne, ale bardzo, bardzo tragiczne. Tak. Konkretnie tego 13 grudnia było to utrzymywane w tajemnicy. Bardzo niewielu ludzi w Polsce wiedziało, że właśnie ten stan wojenny będzie od 13 grudnia. Trwa spór historyków, czy ostateczna decyzja została podjęta, władze państwowe, generał Jaruzelski, czy te decyzje podjął 10 grudnia, że właśnie 13 będzie wprowadzony stan wojenny, czy stało się to trochę wcześniej. Myślę, że już w niedługim czasie wszystkie te jeszcze, powiedzmy, drobne tajemnice zostaną wyjaśnione. Natomiast trzeba też wiedzieć, że myśl o wprowadzeniu stanu wojennego, ona właściwie towarzyszyła rządzącym od momentu powstania Solidarności. 31 sierpnia 1980 roku, jak wspomniałam, były podpisane porozumienia. Natomiast już pod koniec września, na początku października 1980 roku, w czasie tajnych narad, 15 dosłownie osób najważniejszych wówczas w państwie, oczywiście na czele z generałem Jaruzelskim, zdecydowali, że w odpowiednim momencie zostanie ten stan wojenny wprowadzony. Także myśl o tym i tak jak gdyby wewnętrzne zdecydowanie, że to się stanie, to już było podjęte grubo rok wcześniej. Czyli z tego widać, że od razu już wtedy obecny, wówczas panująca władza komunistyczna nie dopuszczała nawet myśli o jakichkolwiek zmianach, których ludzie oczekiwali. Nie wyobrażano sobie, żeby można było w państwie zmienić ustrój. Był ustrój monopartyjny, jedyną rządzącą partią to była właśnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. I nie było mowy o tym, aby można było kierować krajem w sposób demokratyczny, tak jak jest w tej chwili. Tego 13 grudnia nie była zrana czynna telewizja, nie było czynne radio, co chyba pół godziny. Włączała się jedna tylko stacja telewizyjna, która nadawała takie, nie wiem, chyba 15-minutowe czy 20-minutowe wystąpienie właśnie generała Jaruzelskiego, który ogłaszał wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Oznaczało to zawieszenie wszystkich możliwości obywatelskich. Człowiek właściwie nie miał prawa do niczego. W każdym momencie mogło się być zatrzymany w domu, na ulicy, w pracy, aresztowanym, przesłuchiwanym, śledzonym, rewidowany. Tego 13 grudnia było to już niedaleko do świętego narodzenia. Tak jak wspomniałam na początku, zaopatrzenie było bardzo trudne. Polskie święta, polska Wigilia jest niewyobrażalna. Przynajmniej wtedy tak było.
prowadzi na dworze z PKS-u na autobus, który o 8 rano odjeżdżał ze stacji PKS-u do Maruszyna i stamtąd miałam przywieźć ryby na święta do domu. I dochodząc do stacji PKS-u, myślę, że pamiętacie, wiecie, gdzie jest ta stacja, przy ulicy Wolności, już z daleka słyszałam, że jakieś ogłoszenia przez megafon i tak mnie to zdziwiło, że nie są to ogłoszenia typu zapowiedzi podjeżdżania autobusów na poszczególne stanowiska. I jak już się trochę zbliżyłam, to zorientowałam się, że jest to głos generała Józefa Jaruzelskiego. Zatrzymałam się i zaczęłam słuchać tego komunikatu. I właściwie no, nie wysłuchałam wtedy całości, ponieważ dosłyszałam taki fragment wypowiedzi, który mówił, że zawieszona jest działalność wszystkich związków zawodowych. No więc natychmiast pomyślałam, to znaczy się, że działalność Solidarności jest zawieszona. To znaczy się, że związkowcy i władze związkowe nie mają prawa do żadnej działalności w tym momencie. I od razu sobie pomyślałam, co się dzieje w takim razie z moimi koleżankami i kolegami z Solidarności, zarządu regionu, wówczas zarząd regionu się mieścił przy ulicy Kościuszki. Dzisiaj tam o 14 będzie taka uroczystość, odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku właśnie, w którym się mieściły władze związkowe. I już zrezygnowałam z tego wyjazdu do Maruszyna i wróciłam się, pobiegłam na ulicę Kościuszki. Właściwie ja nie wiedziałam, że to jest stan wojenny. Ja tylko to usłyszałam, ten fragment, że są zawieszone działalność związków zawodowych. I jak dochodziłam do budynku, to zobaczyłam, że wokół budynku zgromadzona jest grupa ludzi, no nie wiem, tak może około 30-40 osób. Podeszłam do drzwi i drzwi były z takimi opaskami papieru. Przypieczętowane były te opaski papieru i drzwi były zamknięte i właściwie od ludzi zgromadzonych, ja nie wiem, co to byli za ludzie, częstochowianie po prostu, zgromadzonych pod siedzibą zarządu regionu, właściwie od nich się dowiedziałam, że to jest stan wojenny. Zaraz niedaleko mieszkał jeden z kolegów, który też pracował wówczas w zarządzie regionu, no więc od razu poszłam do niego, ale jego już w domu nie było, nie był jeszcze wtedy internowany, tylko sąsiedzi mu z kolei powiedzieli, że właśnie stan wojenny jest wprowadzony. A wówczas trwały strajki na częstochowskich uczelniach, zarówno na Politechnice Częstochowskiej, jak i w Akademii Jana Długosza, bo akademia się nazywała Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Od właśnie żony tego swojego kolegi dowiedziałam się, gdzie on dalej wędrował. No ja też rozpoczęłam wędrówkę po mieście, odwiedzając szereg znanych mi domów i w ten sposób dowiadywałam się, kto został w nocy aresztowany, po kogo przyjechała milicja, wówczas się nie mówiło policja, tylko milicja, oddziały ZOMO, taki skrót, literki ZOMO, czyli to były zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej i kogo zabrano, nie bardzo wtedy wiadomo było do więzienia, do aresztu, wywieziono w ogóle z Częstochowy, wywieziono z Polski, bo również takie no, słuchy, takie przypuszczenia wśród ludzi były, że tak się mogło stać. Tego samego dnia, czyli 13 grudnia, była na Jasnej Górze ogólnopolska pielgrzymka akademicka. I to była data tej pielgrzymki, była dużo wcześniej ustalona. Studenci, reprezentanci różnych organizacji studenckich, pielgrzymi, studenci w tym dniu mieli przyjechać na Jasną Górę. Część tych ludzi przyjechała, część już się nie mogła do Częstochowy dostać, ale przyjechał na Jasną Górę prymas, ksiądz Józef Glemp. I wygłosił homilię, ona była zupełnie inna niż ta, którą planował. Mianowicie była to homilia nawołująca do spokoju. Prymas wręcz błagał ludzi, i to ludzi władze polskie i
jak i również ludzi, obywateli, Polaków. Panu Gospodu. Chodziło o to, żeby nie było rozlewu krwi. I częstochowianie, członkowie Solidarności, również się na Jasnej Górze zgromadzili na sali rycerskiej. Tam odbyło się, no można powiedzieć, takie zebranie zarządu regionu z udziałem szeregu Częstochowian, niekoniecznie nawet i członków Solidarności. W każdym razie ludzie podjęli decyzję, że od następnego dnia, czyli od poniedziałku, od 14, będą strajki w zakładach pracy. W międzyczasie dochodziło coraz więcej informacji, a właśnie o tym, że internowania nastąpiły w całej Polsce, aresztowania nastąpiły w całej Polsce, że w Gdańsku całą komisję krajową, czy prawie całą komisję krajową Solidarności, która obradowała 11 i 12 grudnia, tam była siedziba główna Związku Zawodowego Solidarność, że też zostali zatrzymani i aresztowani, internowani, wywiezieni, też nie bardzo wiadomo dokąd. A więc chodziło o to, żeby na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, jako żądanie natychmiastowego uwolnienia przynajmniej przywódcy związkowego pana Lecha Wałęsy i przeprowadzenia takiej publicznej, otwartej debaty, a właśnie w telewizji, żeby wszyscy Polacy mogli ją oglądać, tę debatę między przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą, generałem Jaruzelskim z udziałem prymasa Polski Józefa Lecha. No niestety to się nie stało ani w tym momencie, ani właściwie nigdy później.